Czasami jesteśmy na skraju rozkwitu w tysiąc kwiatów. Ale czemu nie ty? Czekasz, myślisz, może jutro? Jestem teraz dość zajęta robieniem tych samych niesatysfakcjonujących rzeczy, które robię od lat. Tak, całkiem zajęta. A może boisz się tego, co się stanie, jeśli się otworzysz? Boisz się zostawić złą sytuację, bo zapomniałaś, jak w ogóle wygląda dla ciebie ta dobra. Tak, przyzwyczaiłaś się do życia otoczonego nieszczęściem. Przekonałaś samą siebie, że to normalne. W końcu życie wszystkich innych też tak wygląda. Gdzieś po drodze przestałaś wierzyć we własną siłę i piękno. Myślisz, że ją zgubiłaś, a może nigdy jej tak naprawdę nie było? A co najgorsze, pozwoliłaś komuś innemu określić, kim dla siebie jesteś. Straciłaś dostęp do tego, kim jesteś, więc wierzysz we wszystko, co ktoś ci powie, nawet jeśli sprawi to, że staniesz się mniejsza, bardziej rozgniewana. Nie ma wystarczającej liczby głosów mówiących ci prawdę. Nie ma wystarczającej liczby głosów, aby przedostać się przez mgłę, która zebrała się wokół twojej wiary w siebie. Teraz pozwól mi być tym głosem. W tej chwili powiem ci, jesteś silna. Jesteś piękna. Jesteś zdolna. Jesteś godna. Tak, popełniałaś błędy. Ukryłaś swoje marzenia, swoje światło i swoją moc. To rzeczywiście się zdarzyło. To jest prawda. To są rzeczy, które zrobiłaś. Ale one nie są tobą. Jesteś swoimi marzeniami. Jesteś swoim światłem. Jesteś swoją mocą. Jesteś cudem, który czeka, aby się wydarzyć. Jesteś błogosławieństwem czekającym na obdarzenie. Jesteś przykładem prawdy czekającej na wypowiedzenie. Jesteś tysiącem kwiatów czekających, by eksplodować kolorem, zapachem, rozkoszą i radością. Nie pozwól nikomu cię powstrzymać. Tak, zostałaś pochowana, jak wszystkie dobre nasiona. Jednak czas żyć. Czas otworzyć się na świat, na słońce i na siebie. Jesteś na skraju czegoś zdumiewającego. Na skraju rozkwitu w tysiąc kwiatów. Tekst Aaron Peckett. Pytanie do ciebie? Dlaczego nie pozwalasz sobie rozkwitnąć? Na co czekasz? Co ciebie powstrzymuje? Co musi się zdarzyć, abyś pozwoliła sobie rozkwitnąć w tysiąc kwiatów? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie. Thank you.